Co się stało? Nie będę bronił komisji, bo trudno jej bronić, ale czy wy się nie boicie jako Konfederacja gęby, a może nie gęby, bo niektórzy mówią, że jesteście rosyjską wprost agenturą, cytując wypowiedzi Korwin-Mikkego czy posła Brauna? Ja nie spotkałem się z takimi wypowiedziami, żeby ktoś tak powiedział, jak pan redaktor tu ujął. Uważam, że jakby ktoś się w ten sposób wypowiedział, to wypowiedziałby się wyjątkowo nieprofesjonalnie i w sumie korzystnie dla Rosji. Dlatego, że w interesie Rosji jest tworzenie w Polsce takiej psychozy, że wszyscy są agentami, bo jak wszyscy są agentami, to już nikt nie jest. I w ten sposób można działać poza radarem jakiejkolwiek czujności społecznej. Natomiast, cóż, wypowiedzi, komentarze polityczne, to jest sfera demokratycznej debaty. Każdy ma prawo do swoich opinii. Okay, ale jak się trzeba się z każdą zgadzać. Jak się odnieść do takiej wypowiedzi jak Janusza Korwin-Mikkego, zresztą w tym programie sprzed dwóch bodajże tygodni, że powinniśmy zawrzeć sojusz z Rosją? Ja się z tym nie zgadzam. To jest chyba pogląd w Konfederacji zupełnie osamotniony. Myślę, że Janusz Korwin-Mikke przyzwyczaił przez ponad 30 lat swojej aktywności do ekstrawaganckich wypowiedzi. Ja wiem, ale tak można tłumaczyć, że to jest Ja nie tłumaczę, ja po prostu stwierdzam, jaki jest mój stosunek. No ja się z tym nie zgadzam. Ktoś jest niestabilny emocjonalnie, albo po prostu tak ma, bo to jest aktor, pan Janusz jest bardzo stabilny akurat, prawda? Jemu wolno więcej. Ekstrawagancji. Nie. Ja myślę, że ci, którzy cenią czy to Korwina, czy partię, w której oddał przywództwo Sławomirowi Mentzenowi, cenili ją za wolnościowe podejście, ten liberalizm ekonomiczny, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czy rozwiązania podatkowe. Natomiast podejście i komentarze w zakresie polityki zagranicznej są często traktowane po prostu jako jakieś takie ekstrawagancje. Natomiast moim zdaniem tu nie da się mówić o emocjonalnym podejściu. Korwin jest akurat dość konsekwentny w swoich komentarzach. No ale to co, on nie widzi, co się dzieje na wschodzie? Widzi, wyciąga z tego odmienne wnioski. I ja myślę, że w polskiej debacie jest za mało miejsca na to, żeby czasem zmierzyć się z tym, że z tych samych faktów można wyciągać różne wnioski. Że my czasem zbyt mocno narzucamy sobie poprawność polityczną, że są tylko jedne dopuszczalne wnioski z tego samego zbioru faktów. I później politycy z zagranicy przyjeżdżają i nas ogrywają.